Hej kochani, przed nami tłusty czwartek, dlatego dziś w Kuchni Pyszności pokażę Wam przepis na pączki serowe, które przygotujecie w kilka minut. Zanim jednak przejdziemy do przepisu, chciałam Wam przypomnieć, że na naszej stronie pyszności.pl znajdziecie przepis na tradycyjne pączki, który pochodzi jeszcze ze zeszytu mojej babci Klementyny. Znajdziecie tam również przepis na chrust i oczywiście na pączki pieczone, także dzisiejsze pączki serowe to będzie takie uzupełnienie naszej bazy na tłusty czwartek. A do przygotowania naszych dzisiejszych pączków będziemy potrzebować 4 jajek, 4 łyżek jogurtu naturalnego, 500 g twarogu zmielonego, możecie kupić już taki gotowy w wiaderkach na sernik, 2 szklanki mąki, pamiętajcie, żeby ją wcześniej przesiać, 3 łyżki cukru pudru, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 1 łyżeczka sody oczyszczonej i kieliszek wódki. Oprócz tych podstawowych składników zaopatrzcie się również w ziemniaka. Może Wam się to wydawać dziwne, że tutaj będziemy robić coś na słodko, a ja wyciągam ziemniaka, ale uwierzcie mi, on się przyda właśnie przy smażeniu, żeby nasze pączki się nie przypaliły. Cały proces zaczniemy od połączenia składników suchych, czyli mąki, cukru pudru, proszku do pieczenia i sody. Suche składniki mamy już połączone, teraz weźmiemy sobie większą miskę i tutaj połączymy jajka, jogurt naturalny i ser. Przydatny okaże się tutaj mikser, także właśnie po niego sięgam i zaczynamy. Teraz do naszej mieszanki dodam wódkę, która ma tutaj ogromne znaczenie. Dzięki temu nasze pączki nie będą wchłaniać tłuszczu. No ok, zostało nam teraz jeszcze dodanie suchych składników, także mikser możemy odłożyć. I powoli partiami dodajemy suche składniki. Otrzymana mieszanka powinna być kleista, dlatego nie martwcie się, wszystko jest ok. Teraz podgrzeję olej i widzimy się za chwilę. Jak widzicie, scenografia nam się trochę zmieniła. Pojawił się talerz z ręcznikiem papierowym. Polecam Wam właśnie zawsze po usmażeniu pączków odłożyć je chwilę na ręcznik papierowy, żeby tłuszcz właśnie mógł wsiąknąć w ten ręcznik. Potrzebny tutaj będzie również olej, ponieważ tak jak wcześniej wspomniałam, wyszła nam taka kleista mieszanka, także żeby dobrze uformować z niej małe pączki, najlepiej rozprowadzić na ręce trochę oleju i po prostu wrzucać już gotowe kuleczki do rozgrzanego oleju. Tak jak wspomniałam wcześniej, na rękę nabieramy trochę oleju, rozprowadzamy go na dłoniach i łyżką nabieramy porcję naszej mieszanki i robimy z niej kuleczkę. Możecie tutaj również wykorzystać łyżkę do lodów, kto jak woli. Nasz pączek jest już gotowy i możemy go teraz wrzucić do oleju. Kiedy nasze pączki zaczną się już rumienić, to nie jest znak, że one są już gotowe. Smażcie je jeszcze przez kilka minut i dopiero kiedy wypłyną ku górze, to jest znak, że można już je wyjąć. Nasze pączki są już prawie gotowe, teraz jeszcze je udekorujemy i dzisiaj po prostu wykorzystam cukier puder, ale Wy oczywiście możecie tutaj postawić na polewę czekoladową bądź lukier. Z porcji, którą dzisiaj przygotowałam, wyszło mi około 20 takich pączków, więc myślę, że jest to taka dobra porcja dla całej rodziny. Ok, już dłużej nie wytrzymam, muszę po prostu skosztować naszych pączków. Pychota. Przepraszam za pełną buzią, ale muszę powiedzieć, są mega pyszne. Wilgotne w środku, nie wiem jak Wam to pokazać. Także naprawdę polecam. I na koniec chciałam powiedzieć Wam, że moja babcia zawsze powtarzała, że w tłusty czwartek trzeba zjeść choć jednego pączka, żeby cały rok był udany. Także pamiętajcie, jeden pączek w tłusty czwartek to nie grzech. Do zobaczenia.